patrzymy w przyszłość właśnie dlatego, że ku wściekłości imperializmu i międzynarodowej reakcji z zachodnio-niemiecką na czele, że pokrzyżowaliśmy w porę działania wspieranej przez nich kontrrewolucji w Czechosłowacji. W ten sposób realizujemy hasło nigdy więcej Monachium, nigdy więcej września za waszą wolność i naszą. Sierpień dla Polaków oznacza skojarzenia z wieloma pięknymi, aczkolwiek często też dramatycznymi wydarzeniami z naszej historii. Jest jednak z sierpniem związana także trudna karta polskiej historii. Jest to udział Ludowego Wojska Polskiego w interwencji w Czechosłowacji. W latach 1968-70 służyłem w 1. Warszawskim Pułku Czołgów Średnich imienia bohaterów Westerplatte i miałem wątpliwą przyjemność uczestniczenia w inwazji Czechosłowacji. Wtedy byłem ładowniczym, czyli w czołgu na najniższym stanowisku załogi. We mnie to jednak siedzi, że człowiek brał udział jednak jako agresor. Z moralnego punktu widzenia, dla każdego z nas biorących udział w tej wojence, była to haniebna sprawa, no bo jak można było do czyjegoś kraju się tam zwalić z taką zbrojną interwencją. I mimo, że tych lat już minęło 50, to ciągle jakiś taki niesmak. Nie tylko ja, ale ci wszyscy, którzy tam znaleźli się w tym czasie, dalej to odczuwamy. Nie chcę powiedzieć, że byłem bohaterem, ale wszem i wobec mówiłem, że mi się to nie podoba. Bo po prostu no, trzeba było to powiedzieć, prawda? Trzeba było to jakoś okazać sympatię Czechom, a także i powiedzieć nie. Nie zgadzamy się na inwazję do Czechosłowacji. Nie zgadzamy się na obecność wojska radzieckiego ani w Polsce, ani w Czechach. Latem 1990 roku, przebywając na obozie wędrownym w Czechosłowacji, zauważyłem w Jiczynie mały pomnik, monument upamiętniający ofiary interwencji Ludowego Wojska Polskiego. Wówczas myślałem o tym przede wszystkim w kategoriach pewnej krzywdy, pewnego wstydu, rzeczy, która jest do naprawienia. Dzisiaj to jest przede wszystkim historia wzajemnej solidarności. Historia, że można przełamywać różnego rodzaju stereotypy, narodowe uprzedzenia. Praska wiosna rozpoczęła się de facto w środku zimy. 5 stycznia 1968 roku Aleksander Dubček został nowym sekretarzem Komunistycznej Partii Czechosłowacji i zapoczątkował okres reform. Pierwszym, który zaniepokoił się wydarzeniami w Czechosłowacji zaledwie miesiąc po rozpoczęciu procesu reform, był Władysław Gomułka, przywódca Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Już 7 lutego 1968 roku podczas spotkania z Dubčekiem w Ostrawie przestrzegał go przed jakimikolwiek dalej zakrojonymi reformami. Odwoływał się tutaj przede wszystkim do własnego doświadczenia z roku 1956, uważając, że jeśli społeczeństwo uzyska jakieś ustępstwa ze strony partii, wówczas będzie żądało dalszych. Można powiedzieć, że Władysław Gomułka był prekursorem tego, co później zyskało miano doktryny Breżniewa. Już w marcu 1968 roku na pierwszej naradzie państw komunistycznych poświęconej sytuacji w Czechosłowacji Władysław Gomułka twierdził, że w takim momencie historii, w takiej sytuacji, kiedy system komunistyczny jest zagrożony w którymś z państw bloku wschodniego, inne państwa mają nie tylko prawo, ale wręcz obowiązek interweniować po to, żeby chronić fundamenty systemu. Gdy zaczął się marzec 68 roku, pojawiły się też hasła: cała Polska czeka na swego Dubčeka. Trzeba pamiętać, że to była epoka późnego Gomułki, który pogrążał się w marazmie i w samozadowoleniu. Marzec właśnie przeciął wszystkie nitki, które wiązały nas z październikiem 1956 roku. Strajk studentów na Politechnice, kiedy to szliśmy chcąc podtrzymać studentów Uniwersytetu Warszawskiego w marcu i pod Instytutem Czechosłowackim stanęliśmy i zaczęliśmy skandować: cała Polska czeka na swego Dubčeka. Dużo dalej nie poszliśmy, bo zaatakowało ZOMO, no i na uniwersytet nie dotarliśmy.
przemiany w Czechosłowacji, które odbywały się w ramach systemu komunistycznego, budziły nadzieję polskich studentów, że także podobne reformy są możliwe w Polsce. I wzajemnie, już w marcu 1968 roku, czescy i słowaccy studenci solidaryzowali się ze swoimi polskimi kolegami. Wysyłano do Polski rezolucje solidarnościowe. Odbyła się także manifestacja pod polską ambasadą. Ważnym dla Polaków gestem solidarności było także zaproszenie przez Uniwersytet Karola w Pradze wybitnych polskich naukowców zwolnionych po marcu 1968 z Uniwersytetu Warszawskiego na czele z Leszkiem Kołakowskim. Wtedy, kiedy się zaczęły nasze protesty, to na ulicach Krakowa, w pobliżu Krakowa, pojawiły się czołgi sowieckie. I był taki moment, że słysząc o tym przegrupowaniu się wojsk rosyjskich, sądziliśmy, że one pojawiły się na przedmieściach Krakowa dlatego, żeby stłumić bunt studentów. Ale one już miały swoje dyspozycje. Te czołgi i ta armia, która sunęła od wschodu, oni mieli rozkaz, żeby obsadzić granicę polsko-czechosłowacką. O tym, że coś się dzieje w Czechosłowacji, to wiedziałem jeszcze przed przyjściem do wojska. W tym okresie słuchałem na przykład Wolnej Europy i Głosu Ameryki i można się było domyślić, że tam coś się dzieje, że jest nowy przywódca partii Dubček, który chce wprowadzić jakąś socjalizm z ludzką twarzą, ale to się wszystko ucięło z chwilą przyjściem do wojska. W wojsku już nie miałem żadnych wiadomości. Jakieś symptomy takiej zaostrzającej się sytuacji politycznej wokół Czechosłowacji, no i w ogóle tu w naszych krajach, tych tak zwanych demoludach, coś tam się kluło. Te informacje, które nam przemycano, one były bardzo takie zawoalowane. W kompanijnych świetlicach był tam jeden telewizor i o godzinie 19.30 co dzień oglądaliśmy z żołnierzami program telewizyjny. Były przeprowadzone jakieś testy, jakieś takie sondaże, co myślimy właśnie o sytuacji politycznej w Polsce, o jakichś wydarzeniach, co gdyby, jakby się człowiek zachował, w jakiej sytuacji, prawda? Po marcu 1968 roku było bardzo niespokojnie w zakładzie pracy. Wtedy pracowałem w zakładach koksochemicznych Hajduki w Chorzowie. I żeby uspokoić młodzież, tych młodych robotników, Rada Zakładowa postanowiła organizować im wycieczki. Nie wiedzieliśmy, o co chodzi, ale że są wycieczki do Czech. Obawiając się rosnącej popularności praskiej wiosny wśród Polaków, władze PRL rozpoczęły antyczechosłowacką kampanię propagandową. Wykorzystywano w niej nie tylko różnego rodzaju ideologiczne oskarżenia o tym, iż za południową granicą ma miejsce kontrrewolucja, ale także stereotypy i uprzedzenia narodowościowe. Oskarżano przywódców Komunistycznej Partii Czechosłowacji, że ich polityka de facto prowadzi do tego, iż Czechosłowacja może wpaść w ramiona Niemieckiej Republiki Federalnej. Siły prawicowe chcą wyrwać Czechosłowację z naszej wspólnoty. Nie mogliśmy się zgodzić, aby nasza południowo-zachodnia flanka została odsłonięta dla wrogów, a przede wszystkim dla militarystów zachodnio-niemieckich. W partii czeskiej, która była podzielona, znaczącą rolę odgrywał Beton i to byli towarzysze, których nazwiska pamiętam, Alois Indra i Wasil Bilak. I ta dwójka, o ile dobrze pamiętam, w porozumieniu z pierwszym sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego w Katowicach, wówczas Edwardem Gierkiem, współpracowała i 9 maja otwarto granice. Można było swobodnie, bez przepustek, bez paszportów, poruszać się tutaj w pasie granicznym i to była wielka frajda dla ludzi. My dowiedzieliśmy się, że jedziemy do Cieszyna i że fajnie jest, że piwo, że owo, że w końcu zagranica, to nie takie częste, wtedy się przecież wyjeżdżało do pasa konwencji i to nie było takie łatwe, żeby taką przepustkę w pas konwencji otrzymać. Wszyscy sądzili, że to jest jakaś wielka łaska oraz zelżenie tych rygorów granicznych, a to tymczasem była chłodna kalkulacja polityczna. Pierwsze, co nas zdziwiło po drodze, to to, że stały pod czołgówki, na których były czołgi. I zanim dojechaliśmy do granicy, no to kilkanaście takich urządzeń minęliśmy, bardzo się dziwiliśmy i o dziwo na tych czołgach nie było w ogóle znaków. Były jakieś numery, prawdopodobnie numery taktyczne, natomiast nie było znaków, nie było wiadomo, skąd te czołgi są.
Płodna kalkulacja polityczna polegająca na tym, że towarzysze reprezentujący czeski beton partyjny potrzebowali wizualnej sensacji, żeby pokazać, że nie wszyscy chcą w tym kraju, czyli w Czechosłowacji, tej kontrrewolucji, jak to się wtedy mówiło. No i dalej się cieszyliśmy bardzo, dopóki nie dojechaliśmy w pobliże rynku w czeskim Cieszynie. Była trybuna, coś w rodzaju takiego podium, na którym stali jacyś ludzie i nas tak jak owieczki prowadzono w pobliże tego podium i wręczano nam kartki. Czytamy te kartki i tam polskimi literkami pisało Ad żyje Ruda Armada. Ja języka czeskiego w tamtym czasie nie znałem. Nie bardzo wiedziałem, o co chodzi, ale nasz przewodnik, który organizował tę wycieczkę, był spoza zakładu pracy. Powiedział, że jak ktoś tak od strony tamtej trybuny krzyknie, to my to mamy powtarzać. No to tak między sobą, ty stary, wiesz, o co to chodzi? Mówi, wiesz co, ruda to chyba czerwona albo ryża armada. To tak wygląda, jakby to była armia, to my mamy krzyczeć o Armii Czerwonej. No i tak krzyczeliśmy, aż jeden z naszych kolegów, który zawsze żartował z tych relacji polsko-radzieckich, powiedział, że możemy przecież krzyknąć też ryża armada. No więc krzyczeliśmy już potem ryża. Myślę, że i Edward Gierek był wykonawcą rozkazów moskiewskich. Polegało to na tym, że wykonano zapotrzebowanie i tego 9 maja po drugiej stronie odbyła się wielka manifestacja poparcia dla towarzyszy Wasila Bilaka i Alojza Indry, którzy wystąpili wówczas publicznie z przemówieniami potępiającymi kontrrewolucję, z tym, że ten tłum, który znajdował się na placu, to byli sprowadzeni aktywiści ZMS-u z Polski, którym włożono w rękawy kable pocięte na takie pałki, żeby w wypadku, gdyby pojawiły się jakieś przeszkody, czyli ludzie, którym by się nie spodobała ta manifestacja, żeby użyć w odwecie pałek. To był wypróbowany w marcu sposób, ponieważ w marcu robotnikom dawano do ręki pocięte kable, żeby te kable zostały użyte na plecach studentów. Nie było bardzo wiele osób na tym rynku, byliśmy filmowani. No i po tej całej imprezie zaproszono nas, z tych autobusów przyjechało może z 10, może z 12, także nas kilkasetek osób tam było. Okazało się, że to wszystko byli Polacy, nie Czesi. Ci, którzy wtedy tam krzyczeli, Ad żyje Ruda Armada, to między innymi ja i paru tam Czechów, bo oni między sobą po czesku rozmawiali. No i rzeczywiście zaprosili nas na piwo, napiliśmy się piwa, wsiedliśmy w autobusy i po 3 godzinach imprezy wróciliśmy do Polski. Trzeba powiedzieć, że to był czas inscenizacji i to była teatralna inscenizacja poparcia dla towarzyszy wykonana wzorowo przez Komitet Wojewódzki w Katowicach. Dopiero w drodze powrotnej taki mój mentor ówczesny zapytał mnie, czy ja zdaję sobie sprawę z tego, w jakiej imprezie uczestniczyłem. Mówię, no nie, no jakieś jaja. Pewnie ktoś sobie zrobił żarty, a on mówi, nie. Mówi, zrobiliśmy krzywdę Czechom. Musisz być tego świadom. Zauważ, że to myśmy byli w czeskim Cieszynie, myśmy krzyczeli Ad żyje Ruda Armada, a Czesi, jak zauważyłeś, ci, których mijaliśmy na ulicach, do nas zgłaszali krytyczne uwagi, używając słów, które również w Polsce są uważane za słowa obelżywe. Nie bardzo to wtedy kojarzyłem. Ja miałem wtedy dokładnie 20 lat. Byłem głupim, młodym człowiekiem, którego interesowały wycieczki, przyjemności, nie zastanawiałem się nad tym wszystkim. Przygotowania do interwencji zbrojnej w Czechosłowacji rozpoczęły się w maju 1968 roku. Władysław Gomułka podczas wszystkich narad, które były poświęcone sytuacji w Czechosłowacji, nawoływał do tego, aby ten kryzys rozstrzygnąć siłą. Był tak zdeterminowany, że w początkach lipca 1968 roku, kiedy Leonid Breżniew po raz kolejny wahał się, czy interwencja jest najlepszym rozwiązaniem, podczas posiedzenia Biura Politycznego PZPR Gomułka zakrzyknął do diabła z suwerennością i twierdził, że w razie potrzeby Ludowe Wojsko Polskie samo dokona interwencji.
my zostaliśmy w garnizonie, a reszta tego naszego pułku od 8 maja już nad granicą w okolicach Dzierżoniowa, gdzieś tam zostali rozmieszczeni, rozlokowani. Mój pułk od czasów II wojny światowej poniósł największe straty w stanie osobowym. W tym momencie, kiedy tam stacjonował chłopcy, wszyscy wyjechali na Śląsk gdzieś tam za pracą albo do innych regionów i tam zostały same dziewczyny. Choroby weneryczne tak zdziesiątkowały mój pułk, że nie było z czego poskładać pododdziałów. W pobliżu mojego rodzinnego miasta w Cieszynie, w wielu wsiach, w tym w Kalembicach, w Haszlachu, w Kończycach, zaczęły stacjonować wojska radzieckie. Pracowałem w szpitalach miejskich i pracowałem również w pogotowiu. Jadąc z sanitarką do chorego poza Rybnik, kierowca mi zwrócił uwagę, niech pan patrzy na te dymy nad lasem. Wie pan, co tam jest? To są dymy z kuchni polowych Rosjan. To mógł być przełom lipca i sierpnia albo początek sierpnia. Na tej samej trasie do chorego widziałem dwóch żołnierzy sowieckich stojących przy drodze. Pamiętam, że padał deszcz. Oni mieli nakrycia przeciwdeszczowe. Ta świadomość, że tam w lasach siedzą obce wojska, pogłębiało ponurość tego dnia. Oni mieli także i politykę kulturalną w trakcie tych kilku miesięcy stacjonowania na granicy nad Olzą. W lesie haszlawskim rozpinano między sosnami ekran i wyświetlano Świat się śmieje, czyli klasykę filmu radzieckiego. W tych lasach też, jak mi opowiadano, rodzina mojej żony, która mieszkała w Haszlachu, zdarzały się egzekucje. Za niesubordynację rozstrzeliwano żołnierzy tej armii sowieckiej. Bezczynność demoralizuje, więc polskie władze dały im zajęcie. Przy szpitalu budowano przychodnie, wozili cegły, ale myśmy już wtedy cegły szanowali. Natomiast oni zrzucali te cegły z wywrotki i wiadomo, jaki był efekt. Pamiętam też, że zaangażowali ich do karczowania drzew przydrożnych i robili to czołgami. Pewnie skutecznie, bo od razu z korzeniami. Po pewnych pracach planistycznych w czerwcu rozpoczęto manewry o kryptonimie Szumawa, w których uczestniczyło także Ludowe Wojsko Polskie, które były już bezpośrednim ćwiczeniem przygotowującym jednostki interwencyjne. W lipcu 1968 roku wszystkie oddziały, które później wzięły udział w ataku na Czechosłowację, były już przygotowane w tzw. zielonych garnizonach, oczekując na sygnał do wymarszu. Wszystko zaczęło się w lipcu. Koledzy, którzy wracali z okresu urlopowego, donosili, że na terenie Mazur pojawiają się wojska rosyjskie. To było o tyle zastanawiające, że to nie było opinia tylko jednej osoby, ale kilkunastu. Pamiętam, że te wakacje roku 68, ale już i wcześniej, słuchało się telewizji czeskiej, słuchało się także radia. W tych medialnych obszarach czuło się oddech wielkiej wolności. Okazało się, że miejscowa ludność dosyć szybko weszła w kontakt, handlowy kontakt, więc pośrednicy przyjeżdżali do szpitala z kanistrami benzyny. No i dochodziły takie różne wiadomości typu oficerowie weszli do sklepu, a tam jakaś któraś z kobiet zaczęła histerycznie krzyczeć. Ale i takie sympatyczne momenty, takie bardzo ludzkie. Otóż postawili gdzieś na rozdrożach żołnierza, który kierował ruchem i zapomnieli o nim. I miejscowa ludność go poiła i żywiła. Znaczna część Polaków sprzyjała wiośnie praskiej i zapłacili za to później wysoką cenę. Utracili pracę, zwłaszcza prasa polonijna, Zwrot oraz Głos Ludu sympatyzowały z tymi wydarzeniami. Otrzymałem tak zwaną wycieczkę autokarową.
to była Czechosłowacja, Austria, Włochy, Jugosławia. Pobyty były bardzo krótkie. Najkrótszy przewidywany był w Pradze. Zostaliśmy ulokowani w domach studenckich na Strachowie. Wieczorem po przyjeździe oczywiście całą grupą poszliśmy na piwo, prowadząc prawie do północy rozmowy z rozgorączkowanymi, entuzjastycznymi Czechami. To były rozmowy pełne entuzjazmu, pełne nadziei i u części z nich była również wiedza o tym, że w marcu był swego rodzaju bunt studentów przeciwko systemowi. W związku z tym język znajdowaliśmy bardzo szybko wspólny, nawet piwa do tego nie trzeba było, ale na szczęście piwo było. Ostateczna decyzja o interwencji w Czechosłowacji zapadła na Kremlu 17 sierpnia 1968 roku. Następnego dnia informację tę przekazano przywódcom tzw. Warszawskiej Piątki, a więc przywódcom państw, które miały wziąć udział w interwencji. Obok Związku Sowieckiego i PRL była to także Węgierska Republika Ludowa, Bułgarska Republika Ludowa oraz Niemiecka Republika Demokratyczna. Wojska tej ostatniej z uwagi na zbyt wyraźne skojarzenia historyczne ostatecznie jednak nie przekroczyły czechosłowackiej granicy. Wracaliśmy do Warszawy autostopem i gdzieś w okolicach Olsztynka zatrzymaliśmy samochód. Wydawało mi się, że kierowca jest mi znany. Patrzyłem tak w lusterko, ale nie wiedziałem, skąd go mogę znać. Tuż przed Warszawą zapytał, dokąd jedziemy, bo on jedzie do Urzędu Rady Ministrów. I w tym momencie zrozumiałem, że zabrał nas sam minister obrony narodowej Marian Spychalski. Wcześniej zresztą opowiadał, jak to był właśnie na urlopie w Mierkach. Tam gdzieś był jakiś ośrodek władz komunistycznych. No i go nagle wezwano do Warszawy. W pierwszym rzucie interwencji w Czechosłowacji wzięło udział ćwierć miliona żołnierzy. Jedyny znaczny kontyngent wojskowy poza armią sowiecką wystawiło Ludowe Wojsko Polskie. Było to 25 tysięcy żołnierzy wyposażonych w ponad 600 czołgów i ponad 500 pojazdów opancerzonych. Dla porównania kontyngent węgierski i bułgarski to było zaledwie po kilkuset żołnierzy. Byłem na dyżurze i obudził mnie szum pracy silników. Patrzę się. A tam ciągną dziesiątki, a może i setki, nie liczyłem, samochody z cysternami. 20 sierpnia wieczorem usłyszałem charakterystyczny dźwięk. Zobaczyłem, czołgi przejeżdżają ulicami Cieszyna, niszczą i demolują krawężniki. Przejeżdżają most na Olzie, na drugą stronę. Czesi nie chcą otworzyć szlabanów, więc czołgi staczają się na tę drugą stronę, łamiąc szlaban jak zapałkę. Oczywiście ja miałem wtedy niecałe 14 lat, ale bardzo dobrze orientowałem się w tych wydarzeniach, ponieważ rodzice nagminnie słuchali Wolnej Europy. I pamiętam, że ojciec w bardzo, bardzo surowych słowach potępiał to, co tam się wtedy dzieje. Ja w tym czasie byłem u dziadków w Bielsku Białej i doskonale pamiętam moment, kiedy siedzieliśmy na stadionie BKS-u i po prostu nagle cała ława samolotów pojawiła się, lecąc w stronę Czechosłowacji. I muszę powiedzieć, że powiało grozą. Było gorąco, spaliśmy przy otwartym oknie, ale już po czwartej nie dało się spać, bo jedno stajne buczenie, które żeśmy słyszeli, spowodowało, że w którymś momencie, no, już nie wiedząc, co ze sobą robić, ubraliśmy się i zeszliśmy na dół. Jak zeszliśmy na dół, dowiedzieliśmy się, że akademiki są otoczone, że stoi czołg, że są posterunki wystawione. Oczywiście poszliśmy zobaczyć. No, oczywiście są Rosjanie. No, Rosjanie z nikim nie rozmawiają, Czesi próbują z nimi dyskutować, wskazywać, po co oni się tu zjawili, o co chodzi. To jest inwazja, że procz wasza armada u nas, procz wasi wojaci, to tak jak jeszcze pamiętam, brzmią mi te teksty. Isme bratcy, ne? Z lekkim sarkazmem. Jacy to niby bracia nas tutaj odwiedzili czy nawiedzili.
Ciekawe są epizody odnotowane wtedy w różnych punktach miasta. Na przykład w Cieszynie na Placu Teatralnym przez długi czas widać było uszkodzony pojazd gąsienicowy, ale także widać było na tym samym placu płaczącego młodziutkiego żołnierza, który zgubił broń. Opowiadał mi jeden z braciszków w klasztorze Bonifratrów w Cieszynie, że wtargnęli tam oficerowie rosyjscy i zażądali alkoholu, ponieważ w ich mniemaniu klasztor to jest miejsce, gdzie w piwnicach muszą być beczki z winem albo z jakimś innego rodzaju mocniejszym alkoholem, no ale przeor im to wyperswadował i wówczas jeden z tych oficerów wyciągnął z kabury rewolwer, wymierzył ten pistolet w krucyfiks i powiedział: niech mi ta ręka uschnie, jeśli on z martwych wstał. Kiedy otrzymałem sygnał ze sztabu dywizji, że jest ogłoszony alarm dla batalionu czołgów, nie spodziewaliśmy się, w ogóle nie przyjmowaliśmy do świadomości tego, że nas, czołgistów, mogą gdzieś ruszyć z tego garnizonu. Nie dlatego, że byliśmy nietykalni, tylko po prostu mieliśmy sprzęt zdezolowany z II wojny światowej, T-34. W moim plutonie miałem dwa tak zwane berliniaki. Jeden miał przestrzelony włas mechanika kierowcy, a drugi miał podziobany pancerz boczny. W 1968 roku był przewidywany do wymiany. Ale to zostało zatrzymane z chwilą, kiedy się zaczęła ta dziać historia w Czechosłowacji. W porze obiadowej rozległ się ara. Na zainstalowanym urządzeniu na kuchni świeciły się trzy lampy o zagrożeniu chemicznym, bojowym i ogniowym. Zauważyliśmy, że pod budynkiem sztabu gromadzi się bardzo dużo oficerów. Udaliśmy się do kompanii swoich i tam już widać było, że szef kompanii wydaje broń, wydaje maski. Zasugerowano nam, że coś się dzieje w Czechosłowacji, że jedziemy z bratnią pomocą, że jakieś elementy kontrrewolucyjne atakują bliżej z nieokreślonego kierunku. Było podejrzenie, że może gdzieś z Niemiec, ale zacząłem wtedy już myśleć, czy przypadkiem to nie ma w związku właśnie z tymi wydarzeniami na Czechosłowacji, kiedy chcą po prostu troszkę życie społeczne inaczej ułożyć, prawda? Wysłuchałem w radiu, że nasze wojska wkroczyły do Czechosłowacji, bo to było w nocy 21. Przed północą już tam byli i o pierwszy dziennik radiowy po północy właśnie tę wiadomość nam przekazał. Gdy przyszła ta komenda alarm z wyprowadzeniem do rejonu alarmowego, no to wtedy dreszcze po skórze zaczęły. Już człowiekowi zaczęła pracować wyobraźnia. Pojedziemy gdzieś, no nie wiadomo, co to może być dalej. Niektórzy nadrabiali miną, że jest wszystko dobrze, natomiast inni byli też nie spanikowani, szczególnie młodzi żołnierze. W 1968 roku spędzałam wakacje w Buczkowicach koło Szczyrku i wróciłam do Katowic wcześniej. Z moją przyjaciółką, już nieżyjącą, Teresą Michaleską, umówiłyśmy się w rynku na kawę. W Buczkowicach miałam ograniczony dostęp do mediów i nie wiedziałam w ogóle, co się dzieje. A na rynku zobaczyłam dość dużo ludzi. Szli w ogromnym pośpiechu, przystawali grupkami i usłyszałam, że coś mówią o poborze do wojska. Ale przecież nie było żadnej wojny. A potem jeszcze usłyszałam, że kupują cukier, idą do sklepów spożywczych. I rzeczywiście, jak się patrzyło w ten tłum, widać było, że wychodzą ludzie z wieloma kilogramami cukru. Kolejarze przekazali nam wiadomość, że nie są w stanie ściągnąć z całej tej wrocławskiej DOKP takiej liczby platform kolejowych, więc trochę nam się to przedłużało. I ładowaliśmy czołgi w ciemną, granatową noc z piorunami, z burza. Gdzieś tam walnął piorun w stację transformatorową i przy tych latareczkach tylko wprowadzaliśmy czołgi na platformę ze strachem w oczach, bo czołgi miały przekroczoną skrajnię, czyli czołg był szerszy niż platforma kolejowa. I najmniejszy błąd przy prowadzeniu to kończył się tym, że czołg spadał z platformy, na plecy się walił i było koniec. Co było zastanawiające, że wszystkie wyjazdy, jakie się kiedyś odbywały w jednostce, odbywały się tylko czołgami eksploatacyjnymi. To były takie czołgi, które były przygotowane do jazdy w terenie, do zużycia praktycznie. Natomiast tym razem wyjeżdżała cała jednostka, łącznie z nowiutkimi czołgami, które miały przebieg tylko może kilkunastokilometrowy.
Nie jechałem żadnym ekspresem z taką prędkością, jak wtedy jechaliśmy do Czechosłowacji. Raz tylko stanęliśmy na górce rozrządowej pod Wrocławiem, żeby wojsku wydać gorący posiłek. I następny przystanek to był już w Kamiennej Górze. Po rozładunku w Byszycy Kłodzkiej przejechaliśmy drogą w kierunku granicy i zatrzymaliśmy się na krótko w miejscowości Długopole. Przez całą drogę miejscowa ludność bardzo witała nas z łzami w oczach, podawała nam kwiaty, owoce. Po prostu czuła, że my idziemy na wojnę. Nawet nie mieliśmy takiej świadomości, że tak mogło być. Ktoś przybiegł do schroniska na Murowańcu i mówi: słuchajcie, uciekamy, bo będzie wojna atomowa. Wojska Paktu Warszawskiego wkroczyły do Czechosłowacji. Jedyna rada, żeby uniknąć efektu ewentualnego wybuchu jądrowego, to jest jaskinia Magórska. To niedaleko hali gąsienicowej. Więc wszyscy ludzie, którzy byli w Murowańcu, w Betlejemce, w Księżówce, takim sznurem udawali się w kierunku przełęczy między kopami i tam z tej przełęczy trawersem w kierunku kopy Magury i myśmy wszyscy wleźli do tej jaskini magórskiej, żeby przeczekać wybuch jądrowy. A ktoś stał na zewnątrz i wypatrywał, czy ten rozbłysk nastąpi, czy nie. Ale myśmy byli autentycznie wystraszeni. A teraz z perspektywy czasu to wszystko oceniam jako histerię i nadmiar emocji, ale tak to było. No skoro tego wybuchu jądrowego do rana nie było, no to wróciliśmy do Murowańca. Koledzy z Starczańskiego Parku Narodowego powiedzieli: słuchajcie, jak chcecie zwiedzić słowacką stronę Tatr, to jest jedyna szansa, bo czechosłowaccy strażnicy są skoszarowani i nie patrolują w górach. Weszliśmy na Cubrynę i rzeczywiście tak zwanych filanców nie widzieliśmy. I takie wspomnienie mam, jak siedzimy sobie na przełęczy pod zadnim mnichem i zastanawialiśmy się, i co dalej. Dojeżdżamy do Lubawki, gdzie było przejście graniczne. Mam to przed oczami, jak dzisiaj widzę. W tym miejscu, gdzie była komora celna i tam straż graniczna czeska urzędowała, na ławce siedział jeden czy dwóch celników tych czeskich, po boku żołnierze rosyjscy, na poboczu stał czołg rosyjski, szlaban oczywiście był tam gdzieś wyłamany i leżał sobie w rowie. I tak utkwił mi w pamięci wzrok taki niezwykle smutny tych Czechów, którzy siedzieli i obserwowali, jak taka masa żelastwa się tam wlewa do ich kraju, masa ludzi, masa sprzętu wojskowego, a oni siedzą bezradnie i nic nie mogą zrobić. Na tej drodze bez przerwy obserwowaliśmy. Na asfalcie były wypisane takie: Leninie, obudź się, zobacz, co te twoje pachołki robią. Przejazd był na drodze taki, że dwa samochody były mi się, chyba miały problem nawet zmieścić, jakaś musiała być boczna droga. Słychać było, że dowódcy się porozumiewają między sobą i mówią, że Czesi zrobili jakąś dywersyjną robotę, bo były drogowskazy poprzewracane lub zmieniony kierunek i mieli problem z właściwą jazdą. Najtrudniejszym dla nas momentem to był przejazd przez Iczyn, przez miasteczko gdzieś około północy, a na ulicach tłumy ludzi, jakieś transparenty, jakieś tam krzyki. W pewnym momencie z tłumu wyskoczył jakiś chłopak z butelką z płynem zapalającym prawdopodobnie i taki zamach zrobił, chciał rzucić na transmisję czołgu tą butelkę, ale kolega ten, który to zauważył, wyskoczył z samochodu, złapał pistolet i po prostu, no... Panowie, taka jest zasada na wojnie. Jak nie ja jego, to on mnie. Gdyby temu chłopakowi udało się rzucić, załoga by się upiekła tam w tym czołgu. A temu koledze z kompanii remontowej było bliższe życie jego kolegów, jak tam jakiegoś Czecha. Może to nieładnie brzmi, ale może nie humanitarnie, ale takie są prawa wojny. No, myśmy byli na wojnie, bo nikt nie wiedział, o co tam chodziło. I ludzie, jak zobaczyli, że tu już nie przelewki, tego chłopaka ktoś tam z tyłu złapał za pasek od spodni i go wciągnęli z powrotem w tłum. Z samego rana, to już był wczesny świt, dojechaliśmy do miejscowości Żamberg lub Zamberg, jak mówili. Było to wzgórze oddalone jakieś kilka kilometrów od miejscowości Żamberg. Na obozowisku, gdzie stacjonowaliśmy, zobaczyliśmy, że jest sporo wojska Czerwonych Beretów z 6. Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej. Od żołnierzy mogliśmy się dowiedzieć, że w tym czasie przez miesiąc mieli szkolenie
na Mazurach, a dokładnie w Szymanach. I to właśnie oni pierwsi ruszyli w kierunku granicy i wyprzedzili po prostu nasz przyjazd. Po prostu zabezpieczali wtedy. I od nich się dowiedzieliśmy, że to, jakie plany przygotowali dla nich, to w przypadku jakiegoś konfliktu praktycznie to byli mięsem armatnim. Oni mieli działać po prostu w walce wręcz. Po prostu ci żołnierze byli wystawieni na najcięższą próbę. Naszym zadaniem tam już postawiono nam, że jest ochrona pasa startowego i tych jednostek wojsk lotniczych Armii Radzieckiej, które tam stacjonują. Wzdłuż tego pasa startowego były rozstawione zbiorniki paliwowe dla tych wszystkich samolotów rosyjskich, które tam bazowały. Takie gumowe bańki po 60 tysięcy litrów każda. Koledzy z Czerwonych Beretów opowiadali o kilku incydentach, jakie miały miejsce właśnie w Czechosłowacji, że jadąc Skotami zostali obstrzelani również przez Skot czeski, że próbowali go gonić i co było dziwne, że ten Skot wjechał w miejsce zgrupowania Rosjan, sami wleźli w łapy ruskich, czy nie byli Czesi, czy ktoś próbował stworzyć jakąś prowokację, to było bardzo dziwne. Polscy żołnierze zajęli teren około 20 tysięcy kilometrów kwadratowych. Najważniejszym z zajętych przez nich miast było Hradec Kralowe. Zadaniem polskich żołnierzy było przede wszystkim blokowanie kosza czechosłowackiej armii, a także służba patrolowa. Jednostki specjalne uczestniczyły w likwidacji niezależnych rozgłośni radiowych, które działały w pierwszych dniach po interwencji, odgrywając ważną rolę w podtrzymywaniu oporu Czechów i Słowaków. Nieustannie słuchałem wtedy radia czeskiego, bo Czesi w jakiś sposób, przynajmniej media czeskie, przygotowane były na to. W ten sposób, że miały ruchome wozy transmisyjne i mogły gdzieś nadawać wiadomości w ruchu. Słyszało się na przykład taki komunikat: "Hlasi se swobodna wysilaczka z Trzedni Czechy". Każdy Czech miał radio, tranzystorowe radia, które nosili prawie wszyscy przy uchu, bo telewizję zajęli stosunkowo szybko, ale radiostacje nie, bo jak zlikwidowali jedną, to nadawała druga. Jeśli chodzi o Rosjan, którzy byli zarówno czołgistów, jak i rozstawionych, byli oni z wyraźnym wyglądem niezwykle zmęczonych, niewyspanych. Część wyglądało skośnookich. Nie podejmowali żadnej rozmowy, mimo tego, że w paru tych momentach, które mogliśmy widzieć, Czesi bardzo tak zdecydowanie ich nawet prowokowali do przynajmniej odezwania się. Jak gdzieś tam nam wypadło miejsce zatrzymania kolumny, to natychmiast się zjawiali wokół czołgów młodzi ludzie zwykle i nam takie jakieś tam broszury informacyjne wręczali, pokazywali zdjęcia z Pragi, gdzie tam Rosjanie no strasznie zmaltretowali to całe te wacławskie namysty i tam inne te ulice. Czołgami się wpychali do tyłu witryny sklepów, no pokiereszowane to było strasznie, jakieś tam poburzone kamienice nawet, no widok był naprawdę nie tego. Jaka mogła być reakcja z naszej strony? No gdzieś tam w duchu człowiek im przyznawał rację, no. Wszystkie stacje benzynowe zamknięte, wszystkie zbiorniki Czesi opróżnili, pozdejmowali nazwy ulic. My poruszaliśmy się według prostych schematów kierunki świata i byliśmy blisko wacławskich namiestni, gdzie w pewnym momencie usłyszeliśmy strzelaninę. Kiedy doszliśmy do wacławskich namiestniach, to już karetki jechały, już karetkami zabierano tych wszystkich rannych czy zabitych. Nie potrafię dzisiaj w skali tego powiedzieć. Byliśmy świadkami, tam też stał czołg, tam zaczęto wchodzić na ten czołg, zaczęto jak gdyby oswajać tą całą sytuację inwazyjną. Wydaje mi się, że cała zasługa tego, że nie doszło do czegoś większego, to chyba była wypowiedź prezydenta Swobody, który powiedział, żeby wojsko nie próbowało atakować, ani stawać oporu. Bo gdyby rzeczywiście stawiali opór, to mogłoby się to całkiem nasze skończyć. W Cieszynie zatrudniono nauczycieli i użyto do powitań tych wojsk radzieckich dzieci z goździkami. Witały bohaterską armię radziecką.
incydent, który zapamiętałem z takich rodzinnych rozmów, to spotkanie z przyjacielem domu, takim inżynierem górnictwa z Murcek, który jednocześnie był działaczem partyjnym, i on opowiadał o jakimś okropnym wstydzie, z jakim brał udział w manifestacji w Ostrawie. Zostali tam zwiezieni autokarami i, żeby było śmiesznie, robili za Czechów, ponieważ mieli w ręku tabliczki wypisane w języku czeskim, które witały armię wyzwoleńczą i popierały tą interwencję. I mówił o tym z głębokim wstydem, no ale jako członek partii brał w tym udział. Mam takie podejrzenie, że wielu Cieszynian miało nadzieję, że dzięki armii radzieckiej Zaolzie wróci do Polski. Ja tak przypuszczam, że wielu ludzi witających z radością i z satysfakcją tych żołnierzy. To było zadziwiające. Podejrzewam, że to wynik oczywiście tej traumy z 19 roku i związanej z podziałem Śląska Cieszyńskiego, że w części Cieszyniaków, przynajmniej tych, których ja widziałem wiwatujących na ulicach, właśnie się budził taki odruch radości, a niech im się dostanie za wszystko. Tak się składa, że mam zaolziańskie korzenie. Mój ojciec urodził się w Karwinie, ale nie przypominam sobie, żeby Polacy mieli satysfakcję. Było współczucie. Współczucie dla Czechów. Inwazja na Czechosłowację diametralnie zmieniła podejście społeczeństwa polskiego do wydarzeń za południową granicą. Przede wszystkim pojawiła się fala ogromnej sympatii do Czechów i Słowaków, których od tego momentu zaczęto postrzegać jako tych, którzy mieli odwagę, aby przeciwstawić się wszechpotężnemu Związkowi Sowieckiemu. Jeśli się spojrzy na skalę protestów w sierpniu i kolejnych miesiącach, jest ona zaskakująca. Bo co się okazuje? Mamy dwa razy więcej ulotek niż w marcu 68. Mamy dwa razy więcej napisów niż w marcu 68. Skala tego zjawiska jest na tyle poważna, że wiceminister spraw wewnętrznych mówi w przypadku napisów, że to zupełnie nowe, wcześniej niewystępujące zjawisko. W przypadku ulotek nakazuje urządzać zasadzki w miejscach, gdzie one mogą być najczęściej rozrzucane. Już początek września 68 roku z Jackiem Jakubowskim rozklejaliśmy takie małe fotograficzne ulotki protestujące przeciwko inwazji w Czechosłowacji. Te ulotki naklejaliśmy w tramwajach, autobusach. No było tak, że jeden z nas kleił, a drugi go asekurował. Nic się nie działo i właściwie prawie wszystkie ulotki, nie było ich dużo, z 50 może, rozkleiliśmy i wracaliśmy do domu. Tuż przed moim budynkiem, przed klatką schodową, nagle zauważyliśmy samochód hamujący z piskiem opon i wyskakujących z niego kilku ludzi. Rzuciliśmy się do ucieczki. No, gdyby ten samochód zahamował 5 sekund później, bylibyśmy już na klatce schodowej. Ale mieliśmy szczęście. Zaczęliśmy uciekać. No, byliśmy wtedy jeszcze bardzo młodzi w porównaniu z tymi starszymi panami, którzy nas gonili. No, mieliśmy nad nimi pewną przewagę. Pokutuje taki mit, że Polacy masowo poparli inwazję na Czechosłowację. Jest to nieprawda. Polacy w większości byli przeciwni interwencji. Oczywiście nikt wtedy nie prowadził badań, które by pokazały stopień poparcia, stopień sprzeciwu wobec inwazji. Natomiast zachowały się bezcenne listy do Polskiego Radia i Telewizji, w których widać stosunek Polaków do inwazji. I co się okazuje? Ponad 70% Polaków było jej przeciwnikami. Niespełna 30% opowiadało się za nią. Tu w tym drugim przypadku decydował czynnik obawy przed rzekomym zagrożeniem niemieckim, paniczna wręcz obawa przed powtórzeniem września 1939 roku okupacji niemieckiej. Taki też epizod się zdarzył, że jechali samochodem ciężarowym Rosjanie, załadowanym jakimś tam ekwipunkiem wojskowym, i coś im się zepsuło. No, zatrzymali czeską Tatrę, taki duży samochód ciężarowy, kazali Czechom przeładować ten swój towar na ich samochód, po czym ten podoficer, który tam był dysponentem, tam wyjął pistolet, podszedł do tego swojego, strzelił w zbiornik, samochód stanął w płomieniach, a oni siedli w ten czeski pojazd i sobie pojechali. No i takich zdarzeń było naprawdę dużo.
nie było takiej bezpośredniej niechęci do Polaków na terenie Pragi, chociaż już w drugim dniu wyglądało to coraz gorzej, bo docierały informacje z tego ich nasłuchu, że zaraz to nie są tylko Rosjanie. To są Polacy, to są NRD-owcy, tam są Węgrzy. W związku z tym to również tworzyło te same pytania, które mógłbym powtarzać. Oni je kierowali do Rosjan, a potem kierowali do nas. Proč wasza armada u nas? Proč wasi wojaci? A jsme bratcy, ne? Natomiast co nam pomagało? Przywołanie w każdej takiej rozmowie, że no, nie jesteście pierwsi w tej relacji. Nasi studenci, jesteśmy studentami. My w marcu 1968 roku strajkowaliśmy, protestowaliśmy przeciwko władzy komunistycznej. Czy wy cokolwiek wiecie na ten temat? Wielu z nich w ogóle nie wiedziało. Z powodu protestów przeciwko inwazji na Czechosłowację, czy też wyrażania solidarności z Czechami i Słowakami, zatrzymano ponad 100 osób. Kilkaset osób miało przyjemność wątpliwą rozmów ostrzegawczych. Kilkadziesiąt osób aresztowano i wyroki wydawały się niewysokie, do 3 lat więzienia, ale tu przytoczę tylko jeden przypadek studentki Uniwersytetu Jagiellońskiego Joanny Helander, która wówczas miała 20 lat. Ona z siostrą i koleżanką wywiesiła plakat z akademika o treści Moskale, ręce precz od Czechosłowacji. Ten plakat wisiał 10 minut, bo społeczny opiekun tego akademika doniósł na nią i ona za wywieszenie tego plakatu otrzymała 10 miesięcy więzienia, czyli za każdą minutę swojego protestu przesiedziała miesiąc. Mało tego, po zwolnieniu z więzienia została zawieszona w prawach studenta. Ona nigdy uczelni nie skończyła, wyjechała z Polski do Szwecji, się jest uznaną plastyczką. Na udział Ludowego Wojska Polskiego w interwencji patrzono przede wszystkim jako na powód do wstydu. Odwoływano się do historycznego hasła walki za wolność waszą i naszą. Gorzko mówiono, że teraz Polacy walczą za waszą i naszą niewolę. No oczywiście były pogadanki polityczno-wychowawcze. Pamiętam takiego porucznika Gornata, to był zastępca dowódcy kompanii do spraw politycznych, taki przystojniaczek wymuskany o czysto stalinowskiej duszyczce i takim charakterku takiego słociutkiego łobuza, który nam z kamienną miną próbował wyjaśniać, że to wszystko jest w porządku, co się odbyło i tak dalej, że wasi rówieśnicy tam spełniają misję pokojową, utrzymania pokoju, demokracji i tak dalej. Podczas zaprawy porannej w lesie znajdowaliśmy masę ulotek. Ulotki o treści: wyjeżdżajcie, bo jesteście tu nieproszeni. Wracajcie do Warszawy, bo w Warszawie już Rosjanie okupują Polskę. Jeszcze mogę wspomnieć o takim incydencie, kiedy pobieraliśmy wodę do kuchni. Jednego dnia wystąpiło bardzo duże zatrucie właśnie w obozowisku. Wszyscy podejrzewali, że być może ktoś z prądem rzeki puścił może coś takiego, że spowodowało jakieś niestrawności wśród żołnierzy. Zdarzyło się parę razy takie różne sytuacje, że ktoś przeciął kabel energetyczny, który zasilał tę jednostkę lotniczą na pasie startowym. I przecięcie tego kabla spowodowało, że wszystko zostało unieruchomione. A ponieważ to się znajdowało w sektorze naszej odpowiedzialności, więc trochę nam się tam zebrało. Były też inne różne takie epizody, na przykład Czesi ustawili nam takie gigantofony Tesli i całodobowo nam fundowali wycie psa. To takie psychologiczne tamtego, ale no myślę, że to każdemu by siadły nerwy, jakby coś takiego miał wysłuchać. No ale ci Rosjanie, którzy byli na lotnisku, szybko się z tymi gigantofonami uwinęli. Z Czechami dopiero mieliśmy przyjemność poznać się może po 4-5 dniach w obozowisku, kiedy przyjechali jacyś przedstawiciele władz Żamberka, a później przychodziła młodzież czeska do nas. No i żeby uspokoić, że my tak samo nie jesteśmy tu agresorami, rozdawali im różne pamiątki, mogli się i pobawić rozładowaną bronią, żeby im coś nie groziło, mogli sobie iść do czołgów. Mogli poznać całe takie życie obozowe. Innych kontaktów z ludnością nie mieliśmy, poza tym, że chyba to była jednostka w Rychnowie. Tam gdzieś w porozumieniu z kadrą czy z miejscowymi władzami umożliwiono nam się wykąpanie. Wreszcie, chyba po 2 tygodniach,
Największa tragedia związana z udziałem jednostek Ludowego Wojska Polskiego w inwazji na Czechosłowację wydarzyła się 7 września 1968 roku w Wiczynie. Wówczas to pijany polski żołnierz zabił 2 osoby, kilka innych ciężko zranił. Sprawca tego morderstwa został skazany na karę śmierci, później ułaskawiony za dobre sprawowanie w więzieniu został na początku lat 80. zwolniony. To do nas dotarło, ta informacja była bardzo to nagłośnione. W tamtych czasach nie było w jednostkach ani psychologów, ani psychiatrów. Nikt tych żołnierzy nie badał podczas komisji lekarskiej na poborze i dostawał się do wojska różny element, niezrównoważony. Zdarzały się przypadki poparcia dla Czechów i Słowaków na terenie Czechosłowacji. To były dwie grupy. To byli Polacy, którzy pracowali w Czechosłowacji i Polacy, którzy mieszkali w tym kraju. Polacy, którzy mieszkali w Czechosłowacji, taki dla mnie najbardziej niezwykły jest przypadek z Iczyna. Iczyn kojarzy się wszystkim, jeżeli chodzi o inwazję na Czechosłowację, z pijanym szeregowcą Dorną, który otworzył ogień i zabił 2 Czechów. W tym mieście 2 tygodnie wcześniej panie Villas i Moryń wystąpiły w jednej z czechosłowackich niezależnych rozgłośni z apelem do polskich żołnierzy, żeby ci nie brali udziału w interwencji. W miejscowości Zamberg Polki z własnej inicjatywy brały udział w budowie barykad i zapór. Polacy kolportowali ulotki z Czechosłowacji, przewozili ulotki, prasę czechosłowacką do Polski, kolportowali je. Mieszkańcy jednej z pogranicznych miejscowości, Polacy, zorganizowali akcję zbierania podpisu przeciwko inwazji na Czechosłowację. Taką zapomnianą ofiarą 1968 roku jest jeden z liderów polskiej mniejszości na Zaolziu, Henryk Jasiczek. Ocenia się, że to najwybitniejszy polski poeta zaolziański XX wieku. Był zresztą członkiem partii komunistycznej Czechosłowacji. W 1968 roku był szefem sekcji oświatowo-literackiej Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego. Zdecydowana większość Polaków popierała Dubčeka i w tych zmianach, które się dokonywały w Czechosłowacji, widziała również szansę dla siebie. Był na pewno liderem opinii. On przeżył straszny wstrząs, kiedy wjechały tu m.in. polskie czołgi. I on z grupą działaczy pojechał do polskiego sztabu, który stacjonował pod Hradec Kralowe, aby wyrazić protest przeciwko udziałowi Polski w tej agresji. Jasiczek zapłacił za swój protest największą cenę spośród liderów polskiej społeczności na Zaolziu, ponieważ w 70 roku został wyrzucony z partii i usunięty ze wszystkich miejsc pracy. Co więcej, został objęty zakazem publikacji nie tylko w Czechosłowacji, ale również w Polsce. Był bezrobotny, żył w nędzy. W końcu znalazł pracę jako korektor w którymś tam z wydawnictw w czeskim Cieszynie. A tym, co go przybiło najbardziej, to to, że władze polskie odmówiły mu przepustki granicznej i nie mógł odwiedzić swojej rodziny po polskiej stronie. Zmarł, wszyscy mówią, że od zgryzoty, od zmartwienia w 76 roku i w grudniu był jego pogrzeb w czeskim Cieszynie i to była milcząca, ale bardzo wymowna manifestacja i to była jakby również polska ofiara tego 68 roku. Była możliwość, że mogłem wyjechać z czerwonymi beretami na patrol. Patrole odbywały się 2-3 gazikami. Na pustych drogach nie spotykaliśmy ludzi, jadąc patrolem. Ale w miastach, jak w Hradec Kralowe, gdzie było bardzo dużo ludzi, widać było, że nie wszyscy przychylnie patrzyli na nas. Odwracali głowę, pluli, dziewczyny zadzierały spódnice, wypinały się. No nie był to przyjemny widok. Najbardziej dramatyczną formę sprzeciwu wybrał Ryszard Siwiec, 59-letni były żołnierz Armii Krajowej z Przemyśla. Postanowił on poświęcić własne życie po to, aby z jednej strony zaprotestować przeciwko interwencji, ale z drugiej też poderwać Polaków do oporu wobec komunistycznego zła. 8 września 1968 roku na Stadionie Dziesięciolecia w Warszawie w obecności 100 tysięcy ludzi i najwyższych władz partyjnych i państwowych zgromadzonych na ogólnopolskich dożynkach oblał się rozpuszczalnikiem i podpalił. Wcześniej rozrzucił ulotki, krzyczał, protestuję. Zmarł 4 dni później. Paradoks tej sytuacji polega, że ten jego czyn przez wiele lat był nieznany, zapomniany. Polacy owszem czcili osobę, która dokonała samospalenia, ale to był czeski student Jan Palach ze stycznia 1969 roku. Sprzeciw wobec interwencji wyrazili także polscy intelektualiści. Rozważano pomysł listu otwartego polskich pisarzy do władz protestującego przeciwko udziałowi PRL w tej inwazji, jednakże z obawy przed represjami nie zdecydowano się na realizację tego pomysłu. Jerzy Andrzejewski napisał
list otwarty do Eduarda Goldsztykera, szefa Związku Literatów Czechosłowacji, wyrażając w imieniu nie tylko polskich pisarzy, ale także wszystkich Polaków swoją solidarność z Czechosłowacją. Podobny list do czeskich i słowackich muzyków wystosował Zygmunt Mycielski, szef Związku Kompozytorów Polskich. Współczuliśmy Czechom, że to się tak skończyło i dobrze, że nie skończyło się to tak tragicznie jak na Węgrzech. Bo gdyby zaistniała taka sytuacja jak na Węgrzech, jestem pewny, że polska krew byłaby oddawana dla Czechów. To przełamanie tych wzajemnych niechęci, wrogości, jakie miały miejsce, nastąpiło w 1976 roku, w kwietniu, jak w Katowicach były Mistrzostwa Świata w hokeju na lodzie. Ja wtedy pracowałem jako przewodnik turystyczny i pilot zarówno z grupami z Czech, Słowacji, jak i z grupami ze Związku Sowieckiego. No, Czesi opowiadali po prostu to, co się wtedy stało, byli dumni z tego zwycięstwa, które wkrótce po tej agresji odnieśli w Wiedniu. Też był taki głośny mecz, gdzie wygrali 3-2 w takim dramatycznym, gdzie krew się lała na lodzie. I wtedy po całej Czechosłowacji były napisy na murach 3-2 bez tanków. Proszę sobie wyobrazić, Spodek, to jest chyba 17 kwietnia, jest mecz Czechosłowacja, Związek Sowiecki, który był chyba mistrzem świata. I cała sala, cały Spodek, jak jeden mąż dopinguje reprezentację Czechosłowacji. Ci Rosjanie, z którymi tam byłem, byli zaszokowani. Dlaczego wy nas tak nie lubicie? Dlaczego wszyscy są przeciwko nam? Oni tego nie mogli zrozumieć. A ja mówię, no są przeciwko wam, dlatego że w 1968 roku napadliście na Czechosłowację. I ta sympatia była, po tym rozmawiałem też z Czechami, no oni byli też wzruszeni. I ja myślę, że jeżeli nastąpił taki pierwszy moment pojednania, to był ten mecz w Katowicach, gdzie ta sympatia polskich kibiców poniosła reprezentację Czechosłowacji do zwycięstwa, które otwarło im drogę do Mistrzostw Świata. I Polacy już potem stale kibicowali. W tym kibicowaniu można było się doszukać takiej formy ekspiacji za niepopełnione winy, bo przecież to nie społeczeństwo decydowało o tym, że wojska polskie wzięły udział w operacji Dunaj. Kwestią wzajemnych relacji Polaków, Czechów i Słowaków w roku 1968 zajmuje się już od wielu lat. I patrząc z tej perspektywy na wydarzenia sprzed półwiersza, sądzę, że płynie z nich jeden podstawowy wniosek, że można przełamać historyczne uprzedzenia, można przełamać także skutki wieloletniej propagandy, która ustawia narody przeciwko sobie i mimo trudnego bagażu historii można i przede wszystkim warto okazywać sobie wzajemną solidarność. Sierpień 1989 roku, kiedy już w nowych warunkach żeśmy zorganizowali w ramach Solidarności Polsko-Czechosłowackiej, przede wszystkim Janusz Okrzesik oraz Jurek Kronhold i grupa ludzi z Cieszyna, zorganizowała duży wiec w centrum miasta pod hasłem Nigdy więcej bratniej pomocy. I tam na rynku cieszyńskim przyszło naprawdę, myślę, że kilka tysięcy ludzi. Przyjechali już nowo wybrani parlamentarzyści z Solidarności. I jeżeli w sierpniu 1968 roku te nastroje były różne wobec tych czołgów naszych i sowieckich, które przekraczały tam granicę, no to w sierpniu 1989 roku już były zupełnie jednoznaczne. Po tym wiecu, żeśmy poszli nad zamkniętą wtedy granicę i po drugiej stronie były grupy czeskich dysydentów, które tylko żeśmy się pozdrawiali poprzez Olzę, która jeszcze była granicą, która nas dzieliła, ale to już było niedługo do jej otwarcia i do tego, żeby sytuacja się już stała zupełnie normalna. Ja zawsze myślałem, że ta granica powinna być otwarta i ona jest dzisiaj otwarta. I żeby ustały konflikt, żeby zagoić rany, należy otwierać granice. Ja, przechodząc na drugą stronę do sąsiedniego państwa, cieszę się tym nieustannie, ponieważ w młodości tego nie zaznałem, tego co zaznaję teraz, że mogę pójść na piwo do drugiego państwa i wrócić z powrotem do Polski i że to skutek walki tych wszystkich ludzi bezimiennych dzisiaj, którzy poświęcili niekiedy życie, ale niekiedy i coś ważniejszego niż życie w roku 1968.